everything you did to me! Cześć, ja jestem Sarch i witam was w kolejnym odcinku naszej serii Zagrajmy w Remember Me. Teraz właśnie wracamy do Leaking Brain, tam gdzie byliśmy w pierwszych odcinkach tej serii. No ale najpierw musimy się przedrzeć przez te slumsy, a tutaj jest sporo przeciwników do wyeliminowania. A właśnie, są kolejni. Wow! Okej, no dobra, no to walczmy w takim razie. Strzelaj ze spamera do myśliwych zwisających ze ścian. Przytrzymaj L1, żeby wycelować w jednego z nich. Uciśnij prawej gałki, by zmieniać cele. I wciśnij R1, żeby strzelić. Okej. Czyli możemy też na odległość atakować. Bardzo fajnie. Dobra, chodźmy go, wykończmy. Aha, w ten sposób, dobra. To jeszcze raz spróbuję w takim razie. Wow. Ale czekajcie, średnio działa to zmienianie celów, ale dobra, już powinno być ok chyba. Dobra, dorwijmy go. Ajajaj, do tego dużego muszę uważać. To na pewno. Ale najpierw wyeliminujemy tych mniejszych, dopiero tego większego będziemy mogli coś mu zrobić w ogóle. Dobra, chodźcie tutaj. Ajajaj. Muszę naprawdę uważać. Okej, kiedy tamci zwisają ze ścian, to wtedy ich ściągnąć właśnie spamerem. I można ich teraz wyeliminować. Dobra. W sumie, no właśnie, teraz mam espressen. Wypadałoby go użyć tak naprawdę, więc zróbmy to. Okej, sensu furii. No i uderzajmy. Gnięcie. Tak jest. Może ty też? Dobra. Ajajaj. Kurczę, czemu ja ciągle chcę robić uniki prawą gałką analogową? Ciągle mi się myli z jakimiś innymi grami, gdzie zazwyczaj właśnie uniki były prawą gałką. Wow, kurczę, nie zwróciłem uwagi, że już nie mam energii. Muszę sobie ją odnowić. Okej. Jeszcze trochę. Dobra, tylko on został. Spróbujmy go załatwić w takim razie. Pięknie. Najpierw... Ajajaj. Najpierw jednak chcę właśnie sobie zregenerować trochę życia, więc porobię tej dłuższej kombinacji. Proszę bardzo. Ach. Muszę dobrze wyczekać na ten unik. Teraz kolejny. Ach, no i znowu mi nie wyszło, kurde. I co dopiero sobie zregeneruje życie, to za chwilę obrywam po raz kolejny. No dobra, może teraz będzie dobrze? O, właśnie. No, jeszcze raz. Okej, nareszcie się udało uniknąć. Tyle tylko, że przerwało mi cios, niestety. Dobra, weźmy w takim razie wreszcie ten Sensen Fury. Spróbujemy tutaj go tym trochę poturbować. To jednak zdaje największe obrażenie, jakby nie patrzeć. Pięknie. Okej. I załatwiony. No i dobra, gdzie teraz w takim razie? Myślę, że coś tutaj jest. Czekajcie, przede wszystkim jest sekret gdzieś na dachach. Okej. Pewnie tam niedługo wejdę jeszcze. Tutaj okiennica. Zamknij. Aha, w ten sposób. Dobra. To tam wyżej pewnie też. Dobra. Może jeszcze gdzieś? Nie, już chyba nie. Dzięki temu sobie otworzyłem przejście. Mogę wdrapać się wyżej. I być może właśnie przejdziemy niedługo na tamte dachy, które były pokazane. Gdzie jest też ten sekret. No ale to jeszcze zobaczymy. Na razie na górę. Teraz tutaj w prawo. Okej, mogę zejść? Tak jest. No i przechodzimy. Dobra. I czy tutaj są te... Jax! This ad! I've heard it before. That's a good sign, sister. It means your core memory resisted the treatment. No właśnie, kurczę. Nasza główna bohaterka coraz częściej sobie różne rzeczy przypomina. To na pewno jest dobra informacja. Trochę mnie to właśnie zastanawiało, czemu ona sobie tyle przypomina, no ale najwyraźniej jest to uzasadnione. Kurczę, gdzieś tutaj na tych dachach był sekret. Tylko, że na których? Może tutaj? Gdzieś? Kurczę, pewnie się skończy na tym, że ominę. Ale dobra, mniejsza z tym. Na razie załatwmy przeciwników. Okej. Czekajcie, może teraz sobie zregenerujemy trochę życia.
Pięknie. Ja, raz jeszcze. Aj. Jedziemy, jedziemy, jedziemy. Kurde, akurat musiałem uniknąć, kiedy robiłem ten cios, który regeneruje mi życie. Jeszcze raz. Dobra. I może jeszcze jeden segment byśmy sobie zregenerowali. I to już będzie wszystko, cała energia by była gotowa. Kurczę, nic nie widzę. Dobra, w takim razie Sense and Fury. I załatwimy tu jak największą ich ilość w takim razie tymi mocnymi atakami. Jeszcze jeden. I tutaj, z tej strony. Menu Sensena mogę otworzyć. Zobaczmy, co tym razem. Nowa klasa presenów jest dostępna. Okej. Okay. Presen łańcuchowy zachowuje i zwielokrotnia efekt poprzedniego presenu w kombinacji. Presen łańcuchowy jest rzadko spotykany i bardzo potężny. Rozważnie decyduj, jak go wykorzystać. No właśnie. Pamiętaj też, że im dalej w kombinacji znajduje się presen, tym silniejszy jest jego efekt. Dotyczy to także presenów łańcuchowych. A teraz użyj nowego presena do stworzenia kombinacji. Im dłuższa jest kombinacja, tym większy jej potencjał. No dobra. No to myślę w takim razie, że usuniemy stąd te kombinacje może. Czekajcie, usuwanie jest trójkątem. I wstawimy tutaj właśnie coś. Czyli tak, najpierw niech będzie może regeneracja życia pod trójkątem. Później niech będzie regeneracja espresenów, też trójkąt. Teraz kwadrat to niech będzie tutaj siła. Czyli to będzie to. Teraz z kolei właśnie presen łańcuchowy. Tutaj, w tym miejscu. I on mi zwielokrotni właśnie kolejny presen. I to będzie presen siły po raz kolejny. Czyli właśnie ten. Okej. Okay. Może być całkiem nieźle w ten sposób. I ewentualnie jeszcze mogę sobie przydzielić tutaj. No dobra, no to zróbmy w takim razie. No ja tylko, że jedno mogę tylko przydzielić. No to trudno. Na razie zostawimy tak, jak jest teraz. Jak to jest? Kwadrat, trójkąt, trójkąt, kwadrat, trójkąt, trójkąt. Okej. Okay. Wypróbujmy to w takim razie. W ten sposób. Ach, nawet nie zdążyłem, bo kurczę, już załatwiliśmy go w ten sposób. Ale jeszcze raz. Cyk, cyk. Kurde, oni są za słabi, bo niestety, ale nie mogę wykonać całej kombinacji. Ale pewnie jeszcze spotkam silniejszych przeciwników, zresztą już tam widziałem jednego. O właśnie, ten tutaj. Tylko, że też najpierw muszę tych mniejszych wyeliminować mimo wszystko. Spadamy. Dobra. Ajajaj, uciekamy, uciekamy. Dobra. I jeszcze raz tego załatwimy. Okej. Okay. Ajajaj. Obrywaj, obrywaj, obrywaj. Tak jest. Jeszcze tam jest jeden, patrzcie. Zrzucimy go tutaj. I teraz też mu zadać jak najwięcej obrażeń. No i proszę, nowy kluczyk dostępny. I teraz mogę się zająć tym mocniejszym. Wypróbujmy ten nową kombinację. Pięknie. Tak jest. No i jeszcze mogę oprócz tego oczywiście Sense and Fury sobie wykorzystać. To jest naprawdę już mi się moje możliwości rozbudowują, nie ma co ukrywać. To jest bardzo fajna sprawa. No i właśnie przede wszystkim mogę sobie odblokować nowy presen i może tak też teraz zrobię. Czekajcie, poszukiwałbym teraz trójkąta, co? Teoretycznie tutaj mogę pod trójkątem sobie odblokować, tylko czy ja chcę znowu sobie odblokowywać presen ten regeneracji? Chyba nie raczej. W takim razie na razie to zostawię. I ruszamy tutaj, na to wygląda. Opuszczamy drabinę. I wbijamy się na górę wobec tego. Okej, okay, kolejne elementy platformowe przed nami w takim razie. Wow, zaczęło padać, zwróćcie uwagę. Kurde, ciągle te wehikuły latające tutaj nam przeszkadzają. Znaczy nie przeszkadzają jeszcze na razie, ale na materiałach przedpremierowych było, że nas będzie gonił taki wehikuł latający, więc musimy się na to przygotować. Dobra, tu jest kolejny sekret pokazany. Tak jak mówię, szczególnie się nie przykładam do tych sekretów, bo tak czy siak z tą ilością energii sobie dobrze radzę. No ale jak coś znajdziemy po drodze, no to zabierzemy na pewno. Wcześniej niestety ominąłem. Tu jeszcze coś mamy. Okej, otworzyłem.
Tylko, że jest też drabina na górę, ale nie mogę jej użyć wcale. Dobra. Co my tutaj mamy? Neelan, I'm waiting for you at the Leaking Brain. I'm looking forward to helping you find Johnny. Johnny? Johnny Greenteeth, the bogeyman of Slum 404. He still remembers all the old passageways beneath La Bastille. At least that's what Edge says. Okay, I'm inbound. Okej. Czyli skontaktował się znowu z nami przyjaciel Neelin, którego poznaliśmy też w pierwszych odcinkach. Może tutaj coś mamy? O, patrzcie, widzicie? Nie wiem, czy to nie było przypadkiem właśnie to pokazane, albo i nie. W każdym razie mamy kolejny Mnezist, a to oznacza, że mamy wam do pokazania następny dziennik. Tylko kurczę, nie zwróciłem uwagi, który to był. To chyba stąd. I bodajże to. Bo pierwszy wypadek pamięciowy już mieliśmy. Więc dobra, w takim razie przeczytajcie sobie. Oczywiście, jeśli chcecie, to po prostu sobie zatrzymajcie filmik w dobrym momencie, a ja tymczasem będę ruszał już dalej. Oj, 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 kurde, mały włos bym się... bym spadł tutaj na dół. Dobra, mamy dźwig. No proszę, i dzięki temu przeskoczymy. Super sprawa. No i ruszamy dalej. Tam jest coś też. Podnieś. Okej. Dobra, jeszcze my coś tu mamy. Wszędzie ciemno, kurczę. Strasznie ciemno jest nieraz ta gra. O proszę, i nawet się chyba będziemy teraz skradać. Zobaczymy zresztą. Szperacz, aktywuj. Wow. No proszę. Ależ tu jest ciemno, naprawdę. Gdzie ja muszę iść? Tutaj, w tej stronę. Aha, muszę go przeganiać w ten sposób. No dobra. Tutaj też coś mamy, czy nie? Szukamy, szukamy. Wow! Skubany za plecami mi przemknął. Oj kurde, coś czuję, że zaraz mnie zaatakuje. I to w takim najmniej spodziewanym momencie. Dobra, jeszcze wyżej. Gdzie teraz? Tutaj, otwieramy. Dobra. I czyżby była walka kolejna? A no właśnie, tak jak mówiłem, jest walka. Może teraz będzie problem, muszę w takim razie ich pewnie oświetlać i wtedy mogę im zadawać jakieś obrażenia, bo inaczej raczej wątpię, że coś mogę im zrobić. Kurde, tam nic nie widać. A, znowu się wyłącza, okej. Okay. Czyli ciągle to muszę rozświetlać, dobra. I muszę się starać właśnie trzymać ich w obrębie tego światła. Okej. Okay. Znowu, znowu, znowu. Dobra. I raz jeszcze. Ajajaj, kurde, znowu nie wystarczyło mi całej kombinacji niestety. To są zbyt słabi przeciwnicy, ale nie będziemy narzekać z tego powodu. Dobra. Tommy, I just had a run-in with some leapers. Scary. They vanish at will. I stopped being surprised by any of the evil shit that comes out of those tunnels a long time ago. I'll be there soon. Until I get there, keep your eyes peeled. No no właśnie. No ale dobra, najważniejsze, że sobie poradziliśmy. Nie było zbyt trudno, szczerze mówiąc. Naprawdę. Ajajaj, tutaj też kurczę jest ten prąd nieszczęsny. Teraz możemy przebiec. Szybciej, szybciej, szybciej. Okej. Dobra, już zbliżamy się do Leaking Brain, jak widzicie. Wcześniej, jak tutaj byliśmy, to szliśmy tak naprawdę powierzchnią ziemi, a teraz przeszliśmy trochę górą bardziej. A czekajcie, najpierw tutaj zerknę jeszcze. A nie, nie mogę w prawo. Cóż, trudno. Myślałem, że tam jakiś sekret jest. Ale jednak nie. I
Wow. Ajajaj. No tak, i znowu oczywiście musieliśmy wpaść gdzieś na dół. Ale dobra, w takim razie trochę okrężną drogą przejdziemy do naszego celu. Otwórzmy. Okej. Spróbujmy to zrobić. Aha, i mogę na górę, okej. To ruszajmy w takim razie. No i co? Okej, myślałem, że jakiś filmik będzie, ale jednak nie. Przechodzę tutaj po prostu. Najwyraźniej. Otwórz. No i proszę. Oczywiście będzie walka. Czekajcie, gdzie ja tu mogę otworzyć... Znaczy... aktywować światło. Tu, tu. Dobra. I wiecie co? Ja muszę, kurczę, teraz sobie koniecznie zregenerować życie. Dobra. Tylko, że ja mam, kurczę, tutaj regenerację życia tylko na jednym. A w tej drugiej kombinacji miałem coś? Tutaj mam trójkąt kwadrat. Teoretycznie. Dobra, w takim razie spróbujmy zregenerować sobie to. O, właśnie. Muszę parę razy powtórzyć w takim razie, żeby trochę sobie zregenerować tego życia. Dobra, spadamy, spadamy. A, to skubaniec. Co jest grane? Wow! Sensen DOS. Wyłącza wszystkie senseny, ogłusza wszystkich przeciwników, ujawnia niewidzialnych. No proszę. Dobra, otwórzmy koło i podświetlmy i aktywujmy Sensena DOS. No proszę, rzeczywiście to działa. Okej, ciekawa sprawa w takim razie. Jeszcze tutaj drugi był. Okej, spróbujmy go wykończyć. Tak jest. Czyli mogliśmy sobie poradzić bez źródła światła w ten sposób. No, tylko że teraz, kurczę, właśnie nie ma światła, a ja i tak muszę sobie radzić. Dobra, czyli jeszcze raz. Muszę odnowić sobie trochę te skupienie. W takim razie muszę odpowiednie ciosy wykonywać teraz. Dobra, ajajaj, poczekamy. Jeszcze 110 sekund aż. Dobra, w takim razie w ten sposób. Ale to jest świetna kombinacja. Widzę, że bez światła też ich mogę eliminować bez problemu. Dobra. I co dalej? Platforma monitoringu. Opuścimy ją w takim razie. No i proszę, dzięki temu pewnie tam mogę teraz wejść, podejrzewam. Ale to jeszcze zobaczymy. Tylko którędy ja muszę teraz przejść, tak naprawdę. Wytężony wzrok. Tutaj na górę, tak? Tylko, że którędy? A, tutaj, dobra. Nie było pytania. No, tylko, że ruszaj się, kurde. Nie mogę nic wyżej ruszyć, nie mogę w prawo skoczyć, nie wiem czemu. Może to jednak nie tędy mam iść. O, tutaj jest, okej, dobra. Tutaj zdecydowanie lepszy pomysł. Proszę bardzo. No i jestem na górze. Sztaby zamykające, aktywuj. Okej, czyli wszystko po kolei, tak? Jedno, drugie, trzecie. W ten sposób? Aha, bo ja muszę sobie ustawić to dobrze. Dobra, rozumiem. Czekajcie, to w takim razie może inaczej. Niech będzie tak. Chyba, że jeszcze jakoś... O, właśnie. Chyba coś takiego powinno być raczej. Dobra, czyli niech będzie tak. Teraz tutaj coś pomodyfikować. Powinno zdać egzamin. I tam na górę, okej. Inaczej, inaczej, inaczej. O, właśnie. I jeszcze to. Nie, jeszcze nie tak. O, tak powinno być chyba dobrze.
Tak, przelecę teraz tutaj, tutaj i powinno być chyba ok. Mam nadzieję, że Nilin mi skacze na wystarczająco dużą odległość i że powinno się udać. Ale jeszcze zobaczymy. Teraz tutaj. W prawo. Tak jest, na razie idzie dobrze, na szczęście. Tutaj w lewo, w lewo, w lewo. Tak jest. Kurde. Skacz. Na górę, znowu w lewo. Okej, będę na miejscu. Bardzo ładnie. Czyli musiałem sobie sam tutaj niejako wytworzyć taką ścieżkę, którą miałem się wspiąć. Bardzo fajna sprawa. Skaczemy tu. Dobra, spróbujmy przejść tędy. Okej, rzeczywiście musimy tutaj uważać. Bo jeśli spadniemy, to nie będzie nic dobrego. Okej. Naprawdę, zadziwiająco dużo jest tutaj tych elementów platformowych, naprawdę, bo myślałem, że będzie ich mniej, że będzie więcej walki, a tymczasem tych platformowych elementów jest najwięcej tak naprawdę. I dla mnie to nawet lepiej jeszcze. A walki i tak jest sporo i ona stanowi dobre urozmaicenie. Dobra, przeszliśmy dalej. Tutaj coś jest? Raczej nie. W takim razie schodzimy tu na dół. Proszę, jest kolejny sekret pokazany tutaj. Przy tym Leaking Brain. Czyli tutaj jakoś, tylko że to na górze chyba jest. Patrzcie. To tam na górze jest, na pewno. A jak tam się dostać, to jest pytanie. Tędy się chyba nie da. Może tu? Też nie. Niestety gra ma pod tym względem takie ograniczenie, że możemy się poruszać... O, to tutaj właśnie. Możemy się poruszać tylko po takich elementach otoczenia, które twórcy sobie założyli, że możemy się po nich poruszać. Bo nawet jak mamy jakąś platformę, no nie wiem, na przykład tutaj macie coś takiego, to nie mogę na to wskoczyć wcale. A więc są takie pewne ograniczenia niestety. Ale oczywiście można je poniekąd zrozumieć, jakby nie patrzeć. Okej, dron aktywowany. I co on zrobi właściwie? Zabiera tą skrzynkę. Gdzie on poleciał, kurczę? A, tutaj leci. O, dobra, jestem po drugiej stronie. Przejdę sobie teraz tędy w takim razie. No i dobra, w takim razie wróciliśmy do Leaking Brain. Zgodnie z umową, zgodnie z naszym celem. Dobra, i będzie kolejna walka chyba. Dobra, w takim razie musimy się za nich tutaj zabrać, bo narobili sporo bałaganu. To miejsce nie przypomina tego miejsca, w którym byliśmy tutaj ileś tam odcinków temu. Ajajaj. W sumie to całkiem niedawno tak naprawdę. Dobra. Jeszcze raz. Okej, załatwiony. You want to find Johnny? You're gonna have to go deep into Leaper territory. They didn't stay scared too long. Czyli to jeszcze nie koniec. Odeprzyj atak Leaperów. No dobra. Musimy w takim razie ochraniać przyjaciela naszej bohaterki. Ona go za bardzo jeszcze nie pamięta. Ale już powoli wspomnienia wracają, jakby nie patrzeć, więc... Może jeszcze się to zmieni wszystko. Zobaczymy. W każdym razie, ja tutaj użyję Sensena Furii. I załatwimy ich trochę szybciej. Nie tracąc zbyt dużo czasu. Jeszcze ten. Okej. Strasznie tutaj dużo, trzeba przyznać. Dobra, do tyłu, do tyłu. I załatwmy go tutaj. Bardzo ładnie. Jeszcze dwóch na raz oberwało. Wiecie co? Ja tak sobie teraz myślę. Ustawię sobie... No właśnie, bo tak naprawdę ta kombinacja mi nie jest potrzebna, więc ja ją usunę stąd i tutaj sobie bym wstawił.
Okej, okay, jak to by tutaj podziałać? Czekajcie, to bym na razie usunął też. I jednak tutaj odblokuję to. Tak, chcę użyć. I wstawmy... Dobra, już wiem jak to zrobię. To wstawimy tutaj. Trójkącik teraz tu. Presen mocy pod tym. No i to będzie na razie na tyle, jeśli chodzi o ten kombos. A, jeszcze możemy sobie presen odnawiania ewentualnie dodać. No to fajnie. A nie, nie mogę? A, bo tam jest trójkąt jednak. No dobra, no to w takim razie teraz nie mogę niestety. I taki będzie kombos wobec tego. Trójkąt kwadrat, trójkąt kwadrat. Mogę nawet go teraz sobie użyć w takim razie dla wypróbowania. Okej, coś takiego. Dobra. A teraz użyjmy tego dłuższego kombosu. On się jednak bardziej przyda teraz. No właśnie. No i odeprzeliśmy atak Creeperów. Gdzie ona w ogóle... Znaczy, gdzie on w ogóle jest? Trochę się zgubiłem. A, tam. I call it the junk ball. My own recipe. So hold back with this one, girls. Spread the love. Thanks. Ulepszenie spamera zoomowanie uderza bardzo mocno i niszczy strukturalnie słabe punkty sprzętu lub budynków. Okej, czyli strzelam R2. Dobra, wypróbujemy to. Okej, w ten sposób. Strzelamy w to w takim razie. Aha, rozumiem, czyli musi się naładować trochę. Jeszcze drugie tutaj, spróbuję zestrzelić. Jeszcze trochę. Okej. Udało się zamknąć tunel. I teraz pewnie jeszcze tylko wykorzystać pozostałych. Wow, ilu ich tu jest, kurczę, bez przesady, panowie. Spokojnie. Wszyscy po kolei oberwał jeszcze. Nie pchać się. Okej. Ale trzeba przyznać, że teraz walka idzie bardzo przyjemnie. Kiedy już się to wszystko poznało, te wszystkie zasady tego. Jeszcze raz Sense and Fury. I zadamy im dodatkowe obrażenia. Pięknie. I ostatni. Tak jest. Dobra. A więc gotowe. Is that all you got? That's what I thought. You want to help? You can stick around, help me fix up my place. No can do. Bigger fish to fry. Fish like Johnny Green Tea. How's a boy to compete with a wet tunnel leading into Leaper-infested darkness, huh? Have a heart. Sorry about your bar, Tommy. You be careful. There's a storm brewing, sweetheart. You don't let it swallow you up! Okej, okay, a więc niestety Barrel Licking Brain został zniszczony. Tommy tam został, żeby go naprawić, a my tymczasem ruszamy na naszą dalszą misję. Ale jak to wszystko się dalej posunie do przodu, to już zobaczycie sobie w kolejnym odcinku. Ja teraz wam dziękuję za uwagę. Jeśli wam się podobało, to nie zapomnijcie ocenić tego materiału i czekajcie na kolejne odcinki. Cześć!